Fanie i twórczość. Rozmowa studiów filozoficznych z profesorem Władysławem Tatarkiewiczem. Droga do filozofii. To, że pan wybrał filozofię jako przedmiot swych studiów, było przypadkowe, ale przypadkiem nie był już fakt pozostania przy niej. Co o tym zdecydowało? Bynajmniej nie zamierzałem iść na drogę naukową. Należało mieć zawód. A w królestwie w początku XX wieku nauka nie była zawodem. Nie było wówczas uniwersytetu w Warszawie ani Akademii Nauk. Nie było stanowisk dla uczonych. Rodzina namawiała na politechnikę, ale się nie dostałem. Drogą najmniejszego oporu poszedłem na wydział prawny. Chodziłem na tajne wykłady Marburga i Krzywickiego. Ale traktując je tylko jako uzupełnienie ogólnego wykształcenia. Gdy w roku 1905 rosyjski Uniwersytet w Warszawie został zamknięty, wyjechałem na zachód, ale tylko znów po to wykształcenie ogólne. W Curychu i Berlinie słuchałem najrozmaitszych przedmiotów historii, Archeologii, antropologii, zoologii, chemii Bóg wie czego po trochu też filozofii ale chodziłem raczej na interesujące monografie, a porządnego kursu historii, filozofii czy logiki nigdy nie przesłuchałem. A wszystkie te studia miałem za tymczasowe przekonany, że prędzej czy później wrócę do Warszawy na prawo. Gdy to nie nastąpiło, zostałem na zachodzie. Zrobiłem doktorat. W chwili, kiedy się zdecydowałem, że to będzie doktorat z filozofii, już nie pamiętam. Musiało to być pod koniec dwuletnich studiów berlińskich. Odtąd zarzuciłem inne przedmioty. Filozofia była wszakże wynikiem, nie punktem wyjścia i nie pierwotnym celem. Ale ostatecznie wróciłem do rodzinnego domu z filozoficznym tytułem i sporą książką. Natomiast bez stanowiska i środków do życia. Na szczęście dawał mi je dom rodzinny. W końcu zaś potem otwarty został Uniwersytet Polski w Warszawie, a w nim stanowisko. I filozofia stała się moją karmicielką nie tylko w sensie duchowym, ale niespodziewanie także materialnym. Dawne me eklektyczne zainteresowania odpadły, z jednym tylko wyjątkiem historii sztuki. Ta przez całe życie została drugim mym przywiązaniem i zawodem naukowym. Władysław Tatarkiewicz miał szczęście urodzić się w rodzinie o bogatych artystycznych tradycjach. W jakim stopniu wpływały one na kształtowanie się naukowych zainteresowań estetycznych? Bo te rozwinęły się w pełni stosunkowo późno. Miałem to niezwyczajne szczęście, że urodziłem się w domu o znacznej kulturze i tradycji umysłowej i artystycznej. Biblioteka zbierana zarówno przez dziadka jak przez ojca była bogata i wielostronna. Ściany zaś mieszkania były prawdziwą galerią starego malarstwa, zwłaszcza włoskiego. Ale rzecz szczególna, mało z tego korzystałem. Wydawało mi się to wszystko książki, obrazy, rzeźby. przestarzałe. Chciałem nowej, najnowszej beletrystyki i plastyki. Jako wyrostek pożyczałem książki z czytelni i od kolegów. Zamiast korzystać z tego, co miałem w domu. Nie znaczy to bynajmniej, bym się wyrodził z rodzicielskiego domu. Mam pełną świadomość tego, co mu zawdzięczam. Jeżeli mam w sobie cokolwiek dobrego, to wyniosłem z niego, z tego domu, w którym wyrosłem. Ale była to spuścizna moralna charakterowa raczej niż artystyczna i naukowa. Dopiero po powrocie z zagranicznych studiów zrozumiałem, co mam we własnym domu. Czy me zainteresowania estetyczne rozwinęły się późno? Poniekąd tak. Pierwszym mym tematem filozoficznym po studiach była etyka. Była tematem wczesnych mych wykładów uniwersyteckich i pierwszej polskiej książki. O bezwzględności dobra z 1919 roku. W latach dwudziestych na pierwszym planie znalazła się historia filozofii. Po latach przygotowań ukazały się w roku 1931 jej dwa pierwsze tomy. A zarazem studia nad historią sztuki polskiej w wieku XVII i XVIII nie bez przyjacielskiego wpływu. Zygmunta Batowskiego stały się intensywniejsze. Natomiast druki z estetyki zaczęły się pojawiać w latach 30. Postawa estetyczna, poetycka i literacka w 1933, skupienie i marzenie 1934, art and poetry 1937. Jednakże jeszcze w przedmowie do książki z 1951 roku stwierdzałem ten dość szczególny fakt, że zajmuje się filozofią i sztuką, a nie filozofią sztuki. Zarazem jednak potem filozofia sztuki, estetyka, a zwłaszcza jej historia stała się głównym tematem mego ostatniego ćwierćwiecza. Generalizując co pan profesor sądzi, jako historyk filozofii i filozof, o kulturotwórczej roli i wartości tradycji rodzinnej, o pamięci pokoleń? Jak powiedziałem wyżej, z tradycji, kultury i zacności domu korzystałem od dziecka, ale zrozumiałem to znacznie później. To zresztą zupełnie naturalne. Dzieci korzystają z tradycji i atmosfery domu. Ale z nich nie zdają sobie sprawy. Można chyba mówić o coraz wyraźniejszym w XIX i XX wieku przekształcaniu się kulturowej pozycji kobiety. Od kilku pokoleń mężczyźni w mej rodzinie umierali młodo. Matki wychowywały dzieci. Ojciec mój umarł, gdy byłem jeszcze w szkołach. W mych wspomnieniach dziecięcych przeważają kobiety. Zwłaszcza dom mej babki, która w połowie XIX wieku była przełożoną pierwszej wówczas szkoły warszawskiej dla pani, nazywanej wówczas pensją, był prawdziwym domem kobiet. Potem zmieniło się. Nie tylko w Uniwersytecie Warszawskim, ale też i w zachodnich, gdzie studiowałem. Studentek nie było wcale lub prawie wcale. Kobieta nie była ani koleżanką. A nie rywalką. Dziś się te stosunki ułożyły zupełnie inaczej. Sądzę, że przyjemniej, nie mówiąc już o tym, że racjonalniej. Należał Pan według chyba własnego określenia pana profesora do szczęśliwego pokolenia, które doczekało się niespodziewanie niepodległej Polski. W jakim stopniu wielkiej sięgającej jeszcze wieku XVIII i XIX. Tradycji wolnościowej, filozofia była czynnikiem współkształtującym zachowanie ludzi walczących o wolność swego kraju. Pokolenie, do którego należy, było szczęśliwym pokoleniem. Po prostu doczekało się niepodległości. Było tym szczęśliwsze, że doczekało się jej niespodziewanie. Trwałe słońce pokazało się na niebie, Czarnych chmur. Jeszcze było tym bardziej szczęśliwe, że mogło krajowi służyć, zużytkować nabytą poprzednio wiedzę, zająć odpowiedzialne stanowiska. Sprawa odzyskania niepodległości i przejęcia władzy była tak żywiołową i powszechną, że nie umiałbym, nie chciałbym odważać, jaka część zasługi. Przypada filozofii. Życie Uniwersytetu. Życie Pana jest związane z Warszawą i jej Uniwersytetem. Stolica stała się nie tylko głównym środowiskiem młodości i wieku dojrzałego, ale także przedmiotem studiów z zakresu historii sztuki, zaczynając od ważnej pracy o Stanisławie Auguście. Otóż, czym jest dla Pana to miasto? Warszawa. Odczuwam jako moje miasto. Choć sporo lat mieszkałem poza nią. Uniwersytet Warszawski jest moim uniwersytetem. Choć uczyłem, miałem katedry także w innych. To jest moje miejsce na świecie. Mieszkając w Warszawie, zajmowałem się miastem, jego dziejami i zabytkami, łazienkami, uniwersytetem, pałacem Stasica, rzeźbami Warszawy, budowlami warszawskimi Merliniego nie ma w tym filozoficznego problemu. Jest raczej artystyczny i archiwalny. Tak samo zajmowałem się zabytkami i biblioteką Wilna, mieszkając w Wilnie, a różnymi Krakowianami, zwłaszcza dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego i kościołami krakowskimi, mieszkając Krakowie. Do tego poważnego wywiadu niech mi będzie wolno włączyć żart. Istnieje towarzystwo miłośników Warszawy popierające pracę na polu historii stolicy. Jednakże nigdy się do niego nie dostałem. Tłumaczę to sobie tym, że moje główne Warszawiana to książki o łazienkach. Jednakże o łazienkach stanisławowskich, które były jeszcze poza miastem. Do Warszawy nie należały, więc też słusznie nie jestem zaliczany do jej historyków. Natomiast do jej miłośników mam wszelkie prawo należeć. W gmachu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim przeżył Pan wiele ważnych momentów w swojej historii. Odwiedzu studentów, którzy żądali polonizacji uczelni, przez lata własnych wykładów, aż po uroczystości jubileuszowej własnego 85-lecia w Sali Brudzińskiego. Czym jest także w świetle tych wspomnień Uniwersytet? Symbolem? Miejscem kumulowania procesu ciągłości? Uniwersytet Warszawski jest gmachem, który najbardziej na świecie jest dla mnie naładowany wzruszeniem. Chyba bardziej jeszcze niż mój pokój w moim mieszkaniu. Gabinetu, jaki zajmowałem w zakładzie filozofii w latach 1915, 1918, 1923, 1939, 1945, 1948, nie widziałem przeszło od ćwierć wieku, a śni mi się po nocach. Może należy się tego wstydzić. Ale gmachy uniwersyteckie są mi bardziej jeszcze sprawą osobistą niż symbolem i miejscem kumulowania procesu ciągłości. Wykładał Pan Profesor także w czasie hitlerowskiej okupacji na dwóch podziemnych uniwersytetach. Co było wówczas przedmiotem Pańskich wykładów filozoficznych i seminariów? Podziemnym wykładom usiłowałem nie dawać czarnego ani w ogóle. Żadnego zabarwienia. Chciałem, by w nich nie było czarnej hitlerowskiej groźby, abyśmy mówili o filozofii, jak mówią wolni ludzie w wolnym kraju. Nie jest w niezgodzie z tym, że w seminarium dla starszych słuchaczy analizowaliśmy pojęcia nie tylko szczęścia, ale też nieszczęścia. I bez bohaterskich akcentów w wykładach. Pokolenie było bohaterskie. We wspomnianym już Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego wręczył Pan wiele dyplomów doktorskich z swym wychowankom. Ilu ich było? Jak się ułożyły ich losy? Czy wiele w Pałacu Kazimierzowskim wręczyłem przez te długie lata dyplomów doktorskich? Mniej niż by można było oczekiwać, a przynajmniej dwie były tego przyczyny. Po pierwsze, nieciągłość mojej pracy w Uniwersytecie Warszawskim. Trzy wielkie przerwy. 1919, 1923 byłem w Wilnie i Poznaniu, 1939, 1945 była wojna, a w 1948 do 1955 przerwa stalinowska. Talenty naukowe pojawiają się grupami rocznikami. Jedna z takich znakomitych grup zaczęła studiować od razu w pierwszym roku Uniwersytetu, 1915. Należeli do niej oboje osowscy, Walis, Blüt. Otóż byłem w Poznaniu, gdy grupa ta się doktoryzowała. Druga wspaniała grupa głów filozoficznych pojawiła się około roku 1935. A losy były tragiczne. Michał Waślewski i Jerzy Siwecki zginęli jako żołnierze we wrześniu 1939 roku. Jan Mazdorf został zamęczony w Oświęcimiu. Bolesław Miciński zmarł niebawem na obczyźnie. Ksiądz Jan Salamucha, Mieczysław Milbrandt, Alicja Szebekowa, Danuta Krzeszewska zginęli w powstaniu. Była to jedyna za mego życia i w mym otoczeniu taka plejada talentów filozoficznych. Ich śmierć tragiczna była drugą przyczyną, że plon mej pracy dydaktycznej był ograniczony. Pierwszym mym doktorem, a potem docentem habilitowanym był Bogdan Kieszkowski. Od razu zabłysnął jako badacz włoskiego Filozoficznego renesansu o światowej skali, ale potem zamilkł. Przedwojennym studiom zawdzięczamy też patronkę polskiej bibliografii filozoficznej, docen doktor Alicję Kadler. Rzadkim wypadkiem była jednoczesna doktoryzacja Bornholców. Mąż i żona stali przed promotorem, jakby przed duchownym dającym ślub. Po II wojnie, choć wykładałem już krótko, plon był dobry. Wtedy doktoryzowały się cztery gwiazdy polskiej estetyki: Krystyna Janicka, Alicja Kuczyńska, Halina Taborska i Krystyna Zwolińska. Z mężczyzn Stefan Morawski i Zdzisław Najder. Aż czterech wybitnych filozofów duchownych: Jan Popiel. Józef Pójdak, Emil Kołodziej i Bronisław Dębowski, rektor Kościoła Świętego Marcina w Warszawie. A obok nich czołowy przedstawiciel ateistów, profesor Andrzej Nowicki. Jeszcze przedtem, w okresie wojennym, zostały przeprowadzone w tajemnicy habilitacje późniejszych profesorów Stefana Świerzawskiego, Juliusza Żurawskiego. Witolda dalbora. Historia filozofii jako kumulacja trwania. W nauce współczesnej utrwaliło się już, w świetle historycznych analiz, bezsporne przekonanie o roli czynnika społecznego w kształtowaniu poglądów filozoficznych. Niekiedy jednak zapomina się co przecież w autentycznym klasycznym marksizmie jest tak mocno podkreślane o wpływie filozofii na życie społeczne. Jakie fakty w dziejach Polski wymieniłby Pan profesor w tym zakresie jako najważniejsze? Przynajmniej trzykrotnie w XVIII i XIX wieku upodobania i potrzeby społeczne wydały w Polsce poglądy, teorie, systemy filozoficzne. Filozofię oświecenia, mesjanizmu i pozytywizmu. W całym społeczeństwie a przynajmniej w pewnych jego kołach. Wytworzyły się potrzeby umysłowe i poglądy, które potrzebowały wyszkolonych umysłów, aby od nich uzyskać odpowiednie pojęcia i hasła. Takimi umysłami byli Kołomtaj czy Jan Śniadecki, potem Mickiewicz czy Cieszkowski, w końcu Ochorowicz czy Prus. Oni to utrwalili i sprecyzowali nieokreśloną ideologię swych czasów. Oddziaływanie było wzajemne. Nieokreślone potrzeby społeczeństwa wydały filozofów, którzy tym potrzebom dali określony wyraz i niejako z powrotem. Pojęcia i teorie filozofów rozprzestrzeniły się w społeczeństwie, dając nieokreślonym potrzebom, Określony wyraz. A ogólniej, w czym autor historii filozofii upatruje najważniejsze aspekty relacji filozofia-życie społeczne? Generalnie można powiedzieć, filozofia nadaje kształt określony mało określonym wyobrażeniom społeczeństwa. Albo tak, filozofia z wyobrażeń robi pojęcia. Czy można by powiedzieć, że historia filozofii jest kumulacją kumulacji? Gdyż już zwykła nauka historii dokonuje przecież jakiegoś zasadniczego zsumowania. Jak Pan profesor określiłby dziś najważniejsze reguły pisarstwa naukowego w zakresie historii filozofii? Najważniejsze reguły pisarstwa naukowego w zakresie historii filozofii są tymi samymi, co w każdej innej historii. Można wnosić, że także jako historyk filozofii miał pan wybrane, szczególnie ulubione przedmioty badań: dobro, szczęście, pojęcie estetyki. Co determinowało taki wybór? Pisząc ogólną historię filozofii, nie pozwalałem sobie na wysuwanie na pierwszy plan tych zagadnień, do których mam osobistą sympatię. Najlepszy dowód, że o estetyce w dwóch pierwszych tomach historii filozofii nie ma w ogóle mowy, a w trzecim bardzo mało. Czy ma Pan profesor także ulubione okresy w dziejach myśli, wybrane na przykład z punktu widzenia jakichś specjalnych, estetycznych czy intelektualnych walorów? Nie było dla mnie okresów ulubionych. Były tylko bardziej i mniej ważne, bardziej i mniej trudne. W trzecim tomie Historii Filozofii, wydanym w 1950 roku, posiadam ten rzadki dziś egzemplarz. Napisał pan profesor m.in. Marksizm-Leninizm był filozofią krańcowości i rewolucji. Jednakże filozofii bronił stanowiska tradycyjnego i umiarkowanego. Czy zechciałby pan dziś rozwinąć ten ogólny sąd? Nie ma wątpliwości, że w dziejach myśli europejskiej materializm był jednym z tradycyjnych poglądów. Nie ma też wątpliwości, że Marksizm w porównaniu na przykład z materializmem mechanistycznym, był poglądem umiarkowanym. Tym bardziej w porównaniu z systemami spirytualistycznymi. W tejże historii filozofii czytamy, że jest to zjawisko bez precedensu, by teoria filozoficzna była dziełem nierozerwalnym dwóch ludzi. Koniec cytatu. Dwóch ludzi genialnie dopomniających się, Marksa i Engelsa. Czy nie jest jednak coraz częściej regułą, w miarę rozwoju wiedzy i jej dezintegracji, że rozwój teorii filozoficznej zależy w coraz większym stopniu od pracy zespołowej? Szkoła nie tylko interpretuje teorię, ale ją tworzy? Myślę, że dopełnienie się Marksa i Engelsa jest w dziejach filozofii zjawiskiem bez precedensu. Nie można liczyć na to, by ten wyjątek stał się wzorem. Osobiście nie brałem udziału w zespołowym dziele filozoficznym. Tylko w historii filozofii praca zespołowa miałaby uzasadnienie. Co innego, wspólna praca na terenie nauk szczegółowych. Sam parokrotnie opracowywałem oddzielne rozdziały w historiach sztuki. To z lepszym wynikiem, to z gorszym. Wydaje się, że każdy historyk, a historyk filozofii w szczególności, jest sędzią i twórcą zarazem. Obok swojej głównej roli przedstawiania przeszłości, ma przecież i drugą. Ocenia ją tak czy inaczej współtworzy ex post. Jakie są reguły, a zwłaszcza granice tych czynności wartościujących i rekonstruujących? Nie odmawiam historykowi filozofii prawa być sędzią, a także być twórcą. Ale dla siebie nigdy nie myślałem o takich zadaniach. Wystarczało mi wybierać, także porządkować i również rozjaśniać. To dostatecznie ważne zadania. Historyk filozofii należy do tych nielicznych, którzy podtrzymują trwanie przeszłości, a w szczególności myśli minionej. Historycy filozofii przekazują sobie kolejny materiał badań które też istnieje w naszym stopniu dzięki nim. Jeśli historyk nie zapewnia trwania przeszłości, to jednak w większym czy mniejszym stopniu się do jej przetrwania przyczynia. Co cennego w historii filozofii przyniosły te lata, które minęły od zakończenia historii filozofii? Jest to jednak już ćwierćwiecze. Pytanie można rozumieć dwojako. A Jaki cenny materiał filozofowie ostatniego ćwierćwiecza dostarczyli historykom do opracowania? I b. Jaki nowy, a cenny sposób opracowania dostarczonego im materiału wymyślili historycy filozofii? Inaczej, co w tym ćwierćwieczu było nowego? A. w filozofii i b. w historii filozofii. Otóż nic szczególnie doniosłego w obu tych dziedzinach nie doszło do mej wiadomości. Gdy wydawcy angielskiego wydania trzeciego tomu mojej historii filozofii proponowali mi dodanie jeszcze końcowego rozdziału filozofia 1945-1970 nie zgodziłem się. Właśnie dlatego, że treść tego rozdziału byłaby mało doniosła. Jednakże muszę dodać, po skończeniu mojej książki zacząłem się zajmować innymi zagadnieniami. Nie jest więc wykluczone, że jakieś ważne pomysły uszły mej uwagi. Ze wszystkich zmienności metodologicznych wyłania się jedna trwała tendencja. Chodzi mi o doskonałość techniczną, o sprawę źródeł, edytorstwo, odkrycia faktograficzne. Na przykład w zakresie nowych rękopisów, czy ustaleń autorstwa, i tym podobne. Technicznych, edytorskich ulepszeń dokonali i dokonują dzisiejsi historycy filozofii bardzo wiele. Najwięcej w zakresie filozoficznej mediewistyki. Z zaciekawieniem oczekujemy olbrzymiego wydawnictwa 700 lat myśli polskiej, a także ogromnego opracowania filozofii XV wieku przez Stefana Świeżawskiego. Szczególniejsze jest, że bliski nam wiek XIX daje nadspodziewany plon w zakresie nowych wydań i interpretacji. Coś nieco z tego, przynajmniej w postaci znacznie rozszerzonej bibliografii, wejdzie do przygotowanego, ósmego wydania mej historii filozofii. Wiadomo, że na historyka filozofii w wieloraki sposób działa przemienność czasów, ale jest także wiele elementów stałych, niezmiennych, reguł, niepodważalnych osiągnięć. Dobry historyk to właśnie oddzieli: stałe elementy myśli, niepodważalne osiągnięcia, a przejściowe, które przejmowały jakiś okres dziejów i minęły wraz z nim. Jest Pan profesor honorowym przewodniczącym Biblioteki Klasyków Filozofii. Jak Pan ocenia wpływ tego wielkiego wydawnictwa na rozwój kultury filozoficznej społeczeństwa? Biblioteka Klasyków Filozofii jest wielkim przedsięwzięciem wielkim także w światowej skali. Jest to przede wszystkim seria niezbędna dla bibliotek. Ale ciekawe byłoby, ile kompletów. Biblioteki Klasyków Filozofii jest w prywatnych rękach. Wydał Pan w tejże Bibliotece Klasyków Filozofii ze swym wstępem książkę pod pięknym i godnym przypomnieniem tytułem: Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Jak Pan profesor odpowiedziałby na to pytanie sam dziś? Filozofia, jakiej Polacy potrzebują, to po prostu filozofia rozsądku. I porządku myślowego. Potrzebowali jej za księstwa warszawskiego i potrzebują jej teraz. Potrzebują jej nie tylko Polacy. Ale Polacy i nie Polacy potrzebują także innej filozofii. Przynajmniej w pewnych okresach. Historia pojęcia szczęścia i filozofia szczęścia. Poza historią filozofii, do najbardziej znanych i społecznie najważniejszych dzieł pana profesora należy praca o szczęściu. Co od czasu jej ukazania się w 1947 roku napisano szczególnie ważnego w tej dziedzinie? Nie jest mi znana, szczególnie ważna publikacja powojenna o szczęściu. O szczęściu pisywali w XVIII wieku Francuzi, jeśli nie książki, to broszury. Potem przestali i oni. Wypowiadano się aforyzmami w powieściach i esejach. Jeśli pisano książki, to nie tyle o szczęściu, ile o sposobie niezwłocznego i definitywnego uszczęśliwiania ludzkości. Szczególnie nieufni wobec tematu szczęścia byli i są anglosasi. Zarówno pisarze, jak i wydawcy. Znałem w Londynie naczelnego kierownika wielkiego wydawnictwa naukowego i filozoficznego, Routledge and Keegan Paul. Zaprosił mnie do siebie. Była to bardzo malownicza wizyta. City, bardzo stara kamieniczka, schody jak drabina, ciasne pomieszczenie, wszystko jak z Dickensa. Miałem w maszynopisie jeden tylko przekład angielski. Mianowicie książki o szczęściu. A właśnie tej mój wydawca nie chciał. Mówił: W Anglii panuje filozofia Wittgensteina i wydawnictwa muszą się z tym liczyć. Nie mogą publikować prac na tak nieścisłe tematy jak szczęście. Mylił się zresztą, bo Wittgenstein w ostatnich latach życia przeszedł całkowicie na nieścisłe tematy. W 1952 roku byłem w Nowym Jorku, gdzie poznałem dyrektora wielkiego i wielostronnego wydawnictwa Harper. Zaprosił mnie na lunch, chciał wydać coś z mych prac po angielsku. I znów zaproponowałem mu szczęście, bo było przełożone i to bardzo dobrze przełożone. Wziął maszynopis, przekazał go swym recenzentom, uzyskał opinię. Nadzwyczaj korzystną, jednakże nie mógł się zdecydować. Kto w Ameryce kupi książkę o szczęściu, zastanawiał się głośno. Wydawało się to dziwne, ale wkrótce zrozumiałem. Mianowicie przeczytawszy raport wielkiej ankiety zorganizowanej przez amerykańskie czasopismo Life, w której wypowiedziało się kilkanaście milionów tamtejszej młodzieży. Otóż na pytanie, czy się już czujesz szczęśliwy, pozytywnie odpowiedział 90 na 100. A na pytanie, czy się spodziewasz, że będziesz się czuł szczęśliwy, 93 na 100. Zrozumiałem mianowicie, że Amerykanie co innego rozumieją przez szczęście niż my na europejskim kontynencie, a w szczególności my, Polacy. Rozumieją po prostu Powodzenie, zewnętrzne udanie się życia, dobrą posadę, zasobny dom, parę samochodów, ładną żonę. Zrozumiałem, że takiego szczęścia Amerykanie słusznie nie spodziewają się nauczyć z książek, a zwłaszcza z filozoficznych. Ostatecznie moja książka o szczęściu ukazała się jednak po angielsku. Pod patronatem, Australijskiego Uniwersytetu w Melbourne, a nakładem wielkiego wydawnictwa holenderskiego Nichow. Okaże się, czy ją ktokolwiek w krajach anglosaskich kupi. Natomiast nie słyszę, by inna książka na podobny temat ukazała się w tych krajach. W przedmowie do trzeciego wydania wspomniał Pan Profesor o zmianach wprowadzonych do książki w związku z rozwojem nowych badań psychologicznych i psychiatrycznych. Połowa naszego stulecia obfitowała w pomysły psychologiczne, które mogłem wyzyskać dla opisu szczęścia. Pomysły Kreczmera, Szeldona, Znanieckiego, Brzezickiego uwzględniłem od początku. Pomysły dotyczące zdrowia psychicznego od szóstego wydania za radą Eugeniusza Geblewicza. Ten rozdział dodałem później. Natomiast usunąłem rozdziały. O szczęściu silnych uczuć i o szczęściu wakacji, bo mi się wydawały zbyt sentymentalne. Chyba niesłusznie, bo szczęście miewa także taki aspekt. O szczęściu, jeden z paradoksów polskiej kultury, to praca pisana głównie w czasie okupacji. W latach 1939-1943 dokładniej. Czym była dla samego autora ta książka? Paradoksem jest, że książka na życiowo doniosły temat była dla autora przede wszystkim ćwiczeniem pojęciowym. Jak można temat ten ująć poprawnym pojęciem? Mimo zmienności określeń szczęścia, trwa dążenie do uchwycenia jego niezmienników. Podobnie chyba jak przy poszukiwaniu norm moralnych. Stosunek autora do szczęścia. Jest inny niż do dobra. Nazwawszy książkę o dobru o bezwzględności dobra, zamierzał pierwotnie nazwać tę drugą o względności szczęścia. Habend, sua fata libelli. Ta doznała tego w pewnym stopniu jeszcze przed momentem Właściwego Narodzenia, gdy oficer niemiecki rzucił do rynsztoka rękopis z okrzykiem. Es gibt keine polnische Kultur mehr. Pragnę zresztą powiedzieć, że przedmowa do pierwszego i drugiego wydania, gdzie opisane są początkowo tragiczne, a później jednak prawem triumfu sprawiedliwości szczęśliwe dzieje książki o szczęściu, należą moim zdaniem do największych stronic piśmiennictwa literackiego. Losy książki były istotnie szczęśliwe. Pewną popularność, jaką uzyskała. Zawdzięcza przede wszystkim zainteresowaniu, jakie w Polsce budzi idea szczęścia. Które z zagranicznych recepcji recenzji, dyskusji i podobne tej książki są najbardziej znaczące. Zagranicznych recenzji w ogóle nie było, bo nie było dotąd innego wydania niż polskie. Okaże się, jak zostanie przyjęte wydanie angielskie. W myśl obaw. Anglosaskich wydawców pewnie wcale nie będzie czytane i recenzowane. Co sam autor uznałby dziś za najważniejsze w swojej książce z punktu widzenia historyka filozofii i z punktu widzenia aksjologa. Głównym osiągnięciem książki wydaje mi się dziś rozróżnienie czterech podstawowych znaczeń wyrazu szczęście, przeprowadzone od razu w pierwszym jej rozdziale, ale także to, co jest w ostatnim. Prawo do szczęścia i obowiązek szczęścia. Jak pan profesor określiłby dziś szczęście? Określiłbym bardzo zwyczajnie. Szczęście jest zadowoleniem z życia wziętego w całości. Należy tylko pamiętać, że zadowolenie z całości nie wymaga zadowolenia z wszystkich części. Sam początek zainteresowań naukowych określić można chyba przez wskazanie pracy pana profesora pojęcie szczęścia a wymagania prawidłowej terminologii z przeglądu filozoficznego w 1918 roku. Czy widoczne tam tendencje metodologiczne w jakiś sposób zostały później zmienione? W książce May na pewno można i należy wiele dodać i zmienić, ale sam nie mam już ochoty tego robić. Gdy jakąkolwiek z moich książek napisałem, poprawiłem, pokreśliłem, przepisałem, znów poprawiłem, pokreśliłem, przepisałem i tak wiele razy, aż wreszcie oddałem ją wydawcy, to potem nie mam już ochoty o niej myśleć. Może zrobi to za mnie ktoś inny. Sam wolę już robić co innego. Które z dzieł filozoficznych poświęconych problemowi szczęścia uznaje pan profesor za najpełniejszą realizację tematu? Historia filozofii właśnie nie wydała takiego dzieła, które miałoby prawo nazywać się Summa de Beatitudine. A które z dzieł filozoficznych w ogóle może być uznane za najważniejsze dla ludzkiego szczęścia? Czy są różne takie dzieła? Myślę, że zarówno Platon, jak i Arystoteles, choć tak różni, mogli najlepiej uczyć ludzi, czym jest szczęście i jak je osiągać. Kręgu piękna i twórczości. Mimo to, że pana profesora systematyczne prace estetyczne pojawiły się stosunkowo późno, zainteresowania w tym zakresie kształtowały się w pańskiej biografii chyba wcześniej, wraz z zainteresowaniami historią sztuki. Zajmowałem się w moim życiu zarówno teorią sztuki, tą ogólną, czyli estetyką, jak i historią jej. Ale Rzecz szczególna nie zachodziły na siebie. Gdy studiowałem jakiś budynek historyczny, to z intencją był ustalić po prostu, jaki architekt i w którym roku go wzniósł, do jakiej grupy należał, co wybudował Merlini, a co Kamzecer. Natomiast nie było moim zamierzeniem na przykładzie poszczególnego zabytku dyskutować ogólnych kwestii estetycznych, ideowych, Światopoglądowych. Zajmowałem się historią filozofii i historią sztuki, ale każdą oddzielnie, inaczej niż Białostocki czy Porębski. Do której własnej pracy z historii sztuki przywiązuje Pan profesor największe naukowe znaczenie? Większe znaczenie skłonny jestem przywiązywać do dwóch prac. O łazienkach. I o tzw. grupie lubelskiej. Nad łazienkami pracowałem całe życie. Opracowywałem coraz to nowe składniki. Los pozwolił mi pierwszemu poznać i opracować długo ukryte materiały i myślę, że ostatecznie powstała porządna monografia, dobrze udokumentowana i przejrzyście wyłożona. Inaczej z ową grupą lubelską, czy dokładniej lubelsko-kaliską. Tu wydaje mi się, że miałem trafny pomysł, że wyodrębniłem zespół kościołów z początku XVII wieku, który stanowi odrębność Polski, a którego przedtem nikt nie zauważył. Sprawiał mi przyjemność, gdy wielcy historycy Batowski i Mańkowski przyjacielskim żartem nazywali je kościołami Tatarkiewicza i że nazwa kościołów lubelsko-kaliskich weszła do katalogu zabytków. W żadnym innym wypadku, w szczególności w historii filozofii i estetyki, podobnych ambicji nie miewałem i nie mam. Podstawowym przedmiotem naukowych zainteresowań pańskich jest klasycyzm. Jakie miejsce posiada w hierarchii wartości artystycznych? Rzeczywiście Klasycyzmem w sztuce zawsze się szczególnie interesowałem i przykładałem do tego zjawiska szczególną wagę. Sztuka europejska przyjmowała w swych dziejach inne jeszcze postacie. Prymitywizmu, gotycyzmu, manieryzmu, romantyzmu, ale raz po raz wracała do klasycyzmu. Te wszystkie jej postaci to były różne odchylenia od. Pionu, jakim w dziejach sztuki był klasycyzm. Pogląd taki jest zresztą naturalny dla człowieka, który urodził się w Warszawie, mieszkał na krakowskim przedmieściu, studiował dzieje łazienek. Jaką postawę zajmuje pan profesor wobec sztuki nowoczesnej? Sztuką najnowszą więcej się interesuje niż zachwycam? Myślę, że w przeszłości nowe formy i pomysły przychodziły bardziej żywiołowo, a nie na obstalunek jak obecnie. Gdy co roku musi być coś nowego, co z tego wyniknie? Które z polskich dokonań artystycznych ceni pan profesor najwyżej w ogóle? A zwłaszcza które z ostatnich dziesięcioleci, z ostatnich lat? Upodobania me zmieniają się. Nie tylko upodobania do teraźniejszości, ale i do przeszłości. O Matejce nie mówię, wielkość jego jest aksjomatem, ale wczesnym latom naszego wieku los dał również wielkich artystów. W tej chwili podziwiam szczególnie Jacka Malczewskiego i Pankiewicza z młodych lat. Miałem to szczęście, że dwaj wielcy rzeźbiarze Witik i Zamojski. Byli my przyjaciółmi. Droga do estetyki wiodła Pana Profesora przez historię sztuki i historię filozofii zarazem. Czy można więc powiedzieć, że była to droga zarówno doświadczenia, między innymi obserwacji praktyki artystycznej, jak też teorii? Istotnie tak było. Poglądy Pana Profesora określono jako pluralizm estetyczny. Czy jest to właściwa nazwa? Czy wyczerpuje istotnie stanowisko teoretyczne? Poglądy me trafnie określono jako pluralizm. Sam zawsze kładłem nacisk na to, że w sztuce jest wiele możliwości, ale może kiedyś ktoś znajdzie szczęśliwą formułę, która te możliwości obejmie. Dotąd jej nie znaleziono. Wypadło więc zostać przy pluralizmie. Pluralizm oczywiście nie wyczerpuje mego stanowiska w estetyce. Czy zamierza pan profesor napisać ciąg dalszy swojej historii estetyki w innej formie niż Dzieje sześciu pojęć? Zakończenie historii estetyki wymagałoby kilku tomów. Nie starczy już na to mego czasu. Tomy te w mej intencji miały zostać zastąpione przez Dzieje sześciu pojęć. Jest historia estetyki, chyba najczęściej przekładanym dziełem pana profesora. Które z zagranicznych reakcji naukowych były naukowo najbardziej interesujące? Historia estetyki odpowiedziała rzeczywiście potrzebom. Od stu lat nie było w żadnej literaturze tak względnie kompletnej. Przekład jest mozolny i do tej pory gotowy jest tylko angielski. Rosyjski ma już dawno gotowe wydawnictwo i skutztwo, ale dotąd go nie opublikowało. W robocie są przekłady włoski, niemiecki, te dwa najdalej posunięte francuski, rumuński, hinduski. Ostatnio zgłoszony jest hiszpański. Reakcje prasy fachowej wobec tego, że w druku ukazał się dotąd tylko przekład angielski, były tylko angielskie. Życzliwość ich przekroczyła me oczekiwania. Ostatnio wydane dzieje sześciu pojęć, moim zdaniem, można także nazwać historyczną encyklopedią estetyki. Poniekąd też innych działów filozofii. W pewnym sensie mamy już więc ciąg dalszy historii estetyki, tyle że w innej formie. Tak to zrozumiałem. Dzieje sześciu pojęć są zakończeniem historii estetyki. Na naszej konferencji w Radziejowicach ogromne zainteresowanie wywołał referat pana profesora o pojęciu twórczości. Najbardziej sporna nie w referacie, ale w całej konferencji była kwestia, czy teoretyczne reguły twórczości mogą być przydatne w praktyce artystycznej. Jak pan profesor oceniłby ten problem? Twórczość, podobnie jak świętość czy doskonałość. Nie nadaje się na określenie ludzi żywych i prac będących dopiero w toku. Dlatego nie jest przydatna w praktyce artystycznej. Nie cierpię tej terminologii. Jeśli się chce pisarza pochwalić, to wystarczy powiedzieć, że jest pisarzem utalentowanym czy wytrawnym. Pragnę jeszcze zapytać o wspomniane antropologiczne wątki zjawiska twórczości. W dziejach sześciu pojęć czytamy, że pojęcie twórczości w naszych czasach objęło również aktywność produkcyjną, np. wynalazczą. Wydaje się, że świadczy to wymownie o istotnych przemianach społecznych. Jest to ważne zjawisko, choć dotyczy tylko nazwy, ale daje wyraz świadomości, że ta właściwość sztuki, która jest nazwana twórczością, nie jest jej właściwością wyłączną. Czy twórczość nie jest najgłębszą i najpiękniejszą zarazem formą rozwiązywania stosunków między człowiekiem a światem, człowiekiem a społeczeństwem? Twórczość jest raczej wyjątkowym darem, niż stałą formą rozwiązywania stosunku między człowiekiem a światem. Twórczość i trwanie. Czy zgodziłby się Pan profesor na takie zestawienie i zechciał poddać je własnej interpretacji? Twórczość i trwanie. To rzeczywiście słuszna formuła. Nie tylko twórczość, tworzenie wartości, ale też trwanie, ich utrzymywanie jest właściwym stosunkiem człowieka do wartości. Mówi się coraz częściej nie tylko o integracji nauk, ale także o konieczności zbliżenia nauk ze sztuką i filozofią. Jak winien być sformułowany ten problem? W jakim kierunku winny iść badania, propozycje rozwiązań? Co innego, sztuka. A co innego, nauka. Mają inne zadania i kryteria. A inna rzecz, że może być między nimi zgoda, ale to zbyt rozległe zadanie dla niniejszej rozmowy. Pańska kategoria estetyki implicite okazała się niezwykle płodnym narzędziem badawczym. Istnieje również zjawisko filozofii implicite, które na przykład Engels traktował jako zjawisko uniwersalne, chociaż nadawał mu inne określenie. Oczywiście filozofia Implicite istnieje również. Estetyką implicite zainteresowano się na zachodzie, jednakże zrozumiano ją niezupełnie tak, jak ja to czynię. Które ze społecznych funkcji sztuki uznałby pan profesor w naszych czasach i w naszym kraju za najważniejsze? Społeczna funkcja sztuki. Najprościej, Upiększenie życia, wyrwania go z powszedniości. Utrzymuje pan profesor bardzo żywe kontakty z wieloma czołowymi estetykami współczesnego świata zarówno z krajów socjalistycznych, jak i z zachodu. Jak określiłby pan profesor tendencje rozwojowe i perspektywy współczesnej estetyki? Istotnie, znam wielu, a może wszystkich znaczniejszych estetyków naszej epoki. Nie ze wszystkimi znajduję wspólny język. Najbardziej z anglosaskimi, najmniej z francuskimi. Ci mają jakieś inne zagadnienia. Z Romanem Ingardenem miałem odmienne rozwiązania, ale zagadnienia podobne. Mam wspólny język raczej z historykami sztuki. Utarta stara opinia, jeszcze Bielińskiego, głosi, że filozof zajmuje się ideami, a obrazami artysta. Jak dziś widzi się relacje sztuka-filozofia? Jeśli starczy mi jeszcze czasu, to spróbuję przeciwstawić sposoby, jakimi się posługuje artysta, i te, jakimi uczony, filozof. W zasadzie odpowiada mi formuła Bielińskiego. Co najwyżej, zamiast o ideach, mówiłbym o pojęciach uczonego. Idee, ludzie, organizacje. Spotkałem się kilkakrotnie z opinią, że pan profesor jest raczej typem uczonego gabinetowego, stroniącego od organizacji nauki, od kierowania nią przez administrowanie. Myślę, że sąd ten wynika raczej z przeświadczenia, że ktoś, kto napisał tak wiele, po prostu nie mógł mieć czasu na działalność organizacyjną. A jednak poświęcił pan bardzo wiele wysiłku niebadawczym i niepisarskim pracom. Od 45-letniej pracy profesora uniwersytetu, poczynając, Aż po szeroką aktywność w międzynarodowych organizacjach naukowych. Pracowałem w różnych organizacjach, wcześniej w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, a i później otrzymałem odznakę za opiekę nad zabytkami. Tym bardziej miałem swój udział w organizacjach filozoficznych. Przez jakiś czas byłem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, potem przewodniczącym Komisji Filozoficznej Polskiej Akademii Umiejętności. W PAN przewodniczę komisji nagród z dziedziny filozofii. Redagowałem albo przynajmniej miałem udział w zbiorowych wydawnictwach, zarówno z dziedziny historii sztuki, jak filozofii i estetyki. Dziś już tak rzadka historia sztuki, wydana w latach 30. przez Osolineum, była redagowana wspólnie przez Stanisława Gąsiorowskiego i przeze mnie. Przegląd filozoficzny. Redagowałem przez ćwierć wieku. Estetykę przez całe cztery lata jej istnienia. Jestem honorowym przewodniczącym tak wspaniałego wydawnictwa jak Biblioteka Klasyków Filozofii. Jestem członkiem organizacji międzynarodowych: Instytutu Międzynarodowego Filozofii, Komitetu Międzynarodowego Historii Sztuki, Międzynarodowego Komitetu Badań Estetycznych, wszystkich trzech od ich założenia. Ale uważam to za zaszczyt i przyjemność raczej niż za pracę. Najzaszczytniejszą bodaj z mych czynności było przewodniczenie. Zarządowi głównemu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych od 1935 roku poprzez całą drugą wojnę aż do połączenia się Towarzystwa ZNP w roku 1945. Funkcji tej zawdzięczam pewną znajomość szkolnictwa średniego i tej wspaniałej, a niedocenianej kategorii ludzi, jaką byli i są nauczyciele szkół średnich. Jaką rolę w pańskiej biografii naukowej zajmowały zajęcia uniwersyteckie? W mojej biografii naukowej nie było na pewno nic ważniejszego niż zajęcia uniwersyteckie. Nic bardziej pouczającego i nic bardziej uszczęśliwiającego. Zawdzięczam im najcenniejsze podniety Najcenniejsze stosunki z ludźmi, a i niektórych książek nie napisałbym poza uniwersytetem. Jako historyk sztuki i estetyki, nie tylko badał pan sztukę, ale także utrzymywał liczne więzy z twórcami. Czym są te doświadczenia dla filozofa? Z wybitnych pisarzy starszego ode mnie pokolenia znałem Prusa i Jeromskiego. Znałem oczywiście wszystkich skamandrytów. Ale stosunki przyjacielskie miałem tylko z Wierzyńskim. O przyjaźni i zatargach z Witkacym pisałem kiedyś oddzielnie. Bolesław Miciński był drogim mi słuchaczem. Breza pisał w porozumieniu ze mną pracę magisterską. Wyjeżdżał nawet do Londynu dla zebrania materiału, ale później ją zarzucił. W Muzeum Broniewskiego jest indeks z moim podpisem. W seminarium brał udział Stanisław Baliński i czołowi teoretycy literatury jak Żółkiewski, Matuszewski, Łaszowski. Dla mnie spotkania z wybitnymi ludźmi były przyjemnością raczej niż doświadczeniami. Tym bardziej znajomość z Zofią Naukowską. Braliśmy razem lekcję tańca. Tak się złożyło że więcej wiedzy o sztuce uzyskałem dzięki artystom-plastykom, z którymi się przyjaźniłem. Była już mowa o Witigu i Zamojskim. Dodać jeszcze należy Hannę Naukowską. Wspominał pan profesor jeszcze o znajomości z Żeromskim. Co pan sądzi o historiozofii tkwiącej implicite w jego dziełach? Żeromskiego znałem. Spotykałem go w Nałęczowie ale także w Warszawie. Bardzo sobie cenię fotografię z przed pierwszej wojny światowej, na której jestem utrwalony razem z nim. Widywałem go często w roku 1912, który spędziłem, tak jak on, w Paryżu. Pod koniec jego życia, spotkawszy go w Warszawie, pytałem, dlaczego w swym pięknym wykazie zasłużonych, a mało znanych Polaków pominął Władysława Werychę. Ofiarnego organizatora życia filozoficznego, redaktora przeglądu filozoficznego. Przyznał, że to była omyłka. Co pan profesor sądzi o międzynarodowych organizacjach naukowych filozofii, o ich roli inspirującej randze społecznej? Międzynarodowa organizacja filozoficzna. Hmm, znam. Zanadto dobrze znam. Kongresy międzynarodowe. Wielu brałem udział, zawsze z przyjemnością, czasami nawet z pewną korzyścią. Dzięki zjazdom tym można się lepiej zorientować, jakie się ma miejsce na świecie. Dzięki nim można nieraz znaleźć przyjaciół, nawet partnerów do pracy. Jednak zbyt wielkiej naukowej korzyści od tych masówek nie należy oczekiwać. A odczyty Cudzoziemców w Polsce i nasze za granicą. Znakomita okazja do podróży i zawierania międzynarodowych stosunków, ale zachodzi często trudność oderwania ludzi od ich normalnych zajęć i sprowadzenia do sal wykładowych. Zapewne ma pan profesor wiele epistolarnego i ewentualnie innego materiału. Może zapisy wspomnień z kontaktów z historycznymi już postaciami? Owszem, materiału epistolarnego miałem sporo, ale spłonął w roku 1944. Wspomnień nie zapisywałem, ale budzi je rozmowa, taka jak obecna. To, co cytuje Marek Jaworski, to tylko rękopis o rodzinie, dla rodziny. Dopiero w ostatnich tygodniach spisałem fragmenty autobiografii na życzenie. Kwartalnika historii nauki i techniki. Czy i w jakim stopniu osobista znajomość ludzi, których idee i dzieła analizuje, Pan Profesor, wpływa na pogłębienie, może na plastyczność, sądów? Często się przecież zwraca uwagę także na artystyczne walory Pańskich prac, również z zakresu historii filozofii. Gdy pisałem o Nikolai Hartmanie, Zygmuncie Batowskim czy Aguście Zamojskim. To znajomość osobista tych uczonych i artystów pozwoliła mi ująć trafnie ich osobowość i dzieło. Jednakże znałem małą tylko część tych, o których pisałem. Nie tylko Platon i Arystoteles, ale też Leonardo czy Kant nie byli mymi rówieśnikami. Nie mogłem niestety znać ich osobiście. Podobno wykładał pan profesor filozofię w grupie twórców sztuki. Działo się to podczas okupacji? Był to istotnie niezwykły zespół twórczych ludzi, do których los mi pozwolił mówić stale podczas okupacji. Miałem tego świadomość. Było to jednakże bez wpływu na to, co mówiłem. Mam zwyczaj, może niesłuszny, myśleć o tym, co mówię, raczej niż do kogo mówię. Pańskie zaangażowanie polityczne jako uczonego wyraziło się m.in. napisaniem w 1945 roku pracy pod tytułem Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań. Co pan profesor sądzi o tym problemie dziś, o obecnej postawie części polityków Republiki Federalnej Niemiec wobec porozumień z Polską, o moralno-historycznych zadaniach opinii publicznej uczonych, zwłaszcza filozofów, w zakresie ułożenia stosunków? Polski i Republiki Federalnej Niemiec. W etycznych podstawach rewindykacji, napisanych w roku 1945, nie widzę jeszcze dowodu zaangażowania politycznego. Napisanie tej książeczki było po prostu spełnieniem obowiązku Polaka, znającego się cokolwiek na etyce i na zabytkach sztuki. Co dziś sądzę o postawie polityków RFN wobec porozumienia z Polską? Otóż, życie nauczyło mnie niewiele od ludzi oczekiwać. Więcej też się cieszę istnieniem dobrych Niemców niż przejmuję istnieniem złych. Tłumaczył Pan czarodziejską Górę Mana. Jaki jest sąd filozofa o tej książce, o tym twórcy w ogóle? Przetłumaczenie Czarodziejskiej Góry Tomasza Mana było rzeczą przypadku i namowy. Wyobrażałem sobie, że zrobię to łatwo, prędko, od niechcenia. Wysoko ceniłem sobie i cenię jego pisarstwo, jednakże przede wszystkim Broków i Toni Kregera, a Czarodziejską Górę dopiero w drugiej kolejności. Tomasza Mana znałem osobiście. Obłoziłem go po Warszawie i okolicy, gdy był w Polsce. W 1956 roku powrócił pan profesor po kilkuletniej przerwie na Uniwersytet Warszawski, tworząc jego pierwszą katedrę estetyki. Założył pan także czasopismo Estetyka, redagując jednak tylko jego pierwsze cztery numery. Co pan profesor sądzi o roli redakcji pisma naukowego w ogóle w życiu naukowym i organizacji badań? Nie mam naprawdę temperamentu redaktora, choć niemało się zajmowałem redagowaniem pism naukowych. Założyłem estetykę, ale po czterech latach, skoro trzeba było, bezboleśnie zrezygnowałem z prowadzenia pisma. Prosiłem tylko, by to, które będzie wychodzić na jego miejsce, nosiło inną nazwę. Nazwane też zostało studiami estetycznymi. Jest to bardzo dobre pismo, w tej dziedzinie jedno z najlepszych na świecie. Podobnie do studiów filozoficznych stawia sobie cel ambitny, choć nie w tym stopniu, co studia filozoficzne nie tylko utrwalić to, co w tej dziedzinie powstaje w Polsce, lecz pokierować tym, co powstaje. Które z międzynarodowych kongresów i innych spotkań pozostawiły najtrwalsze wspomnienia? Wiele zjazdów międzynarodowych zostawiło we mnie trwałe wspomnienia. Zjazd filozoficzny w Pradze Czeskiej w 1934, bo był pierwszym wielkim kongresem, w którym brałem udział. Zjazd paryski, Congrès des Carts z 1937 roku, bo był kongresem najspanialszym, a połączonym z wystawą światową. Zjazd historyków w Wenecji w 1955 roku, bo był pierwszym po wojennej przerwie, ale także dlatego, że odbywał się w Wenecji. Zjazd Estetyków w Amsterdamie, 1964 rok, bo zaważył na międzynarodowej organizacji estetyki i estetyków. Jak pan profesor ocenia rolę filozofa w dzisiejszym świecie w międzynarodowym życiu intelektualno-społecznym? Nie zbyt wierzę w rolę filozofa w dzisiejszym świecie. Natomiast wiem, jak wielka jest rola poszczególnych filozofów. Niektórzy filozofowie, zwłaszcza Zachodu, zabiegają o wpływ społeczny i biotechniczny. Tymczasem ważniejszy wydaje mi się po prostu wpływ umysłowy, dydaktyczny. Jako historyk filozofii w cudzysłowie: Podróżuje pan, profesor, w czasie, a jako członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych i wykładowca, podróżuje pan od lat kilkudziesięciu po współczesnym świecie. Jest chyba coś zbieżnego, mimo tak oczywistych różnic między tymi dwoma sposobami poznania? W pytaniu tym słusznie jest zauważona analogia sytuacji i korzyści podróżnika, a historyka. Jest pan profesor znanym miłośnikiem kina, czy tylko jako rozrywki, czy także jako przedmiotu ewentualnych studiów, refleksji estetycznych. Do kina chodzę po prostu dla rozrywki. Ale niejednokrotnie wychodzę z przedstawienia z refleksją. I to nie tylko estetyczną. Pisał pan o ciekawości jako o motorze życia. Jest ona nie tylko właściwością uczonego, u każdego człowieka Staje się jakby przesłanką więzi ze światem, otworzeniem możliwości akceptacji świata. Czy ciekawość nie jest jakimś emocjonalnym odpowiednikiem intencjonalnego charakteru świadomości? Czy zatem nie jest tak, że człowiek również ze swej intelektualnej natury jest istotą społeczną, jest otwarty i życzliwy innym ludziom? Myśl, że ciekawość jest emocjonalnym odpowiednikiem intencjonalnego charakteru świadomości, bardzo mi odpowiada. I cieszę się, gdy obserwuję, choć obserwuję to nie zawsze, że człowiek jest otwarty i życzliwy innym ludziom. Marks napisał w szóstej tezie o Feuerbachu, że istota człowieka to całokształt stosunków społecznych. Czy historyk filozofii i sztuki oraz estetyk zechciałby odnieść ów słynny sąd do pola swych zainteresowań badawczych. Dla historyka, filozofii i sztuki człowiek jest też całokształtem stosunków społecznych. Oczywiście, przy tym stosunki społeczne muszą być rozumiane szeroko. Życie pana profesora wypełnione jest imponującymi dokonaniami naukowymi. Czy zechciałby pan sformułować jakieś reguły wydajnej pracy naukowej? Reguły wydajnej pracy. Nie zmuszać się do pracy, ale pracować, ilekroć jest do niej okazja siła, usposobienie nie lekceważyć kwadransów z nich złożą się godziny i doby. Jak przedstawia się organizacja własnych badań, pana profesora? Rytm dnia pracy? Rytm mego dnia pracy jest zmienny. Pracuję, gdy mnie inne sprawy. Od tego nie odrywają. Dawniej pracowałem jedynie przed południem, ale ostatnio przestałem się tego trzymać. Nad czym pan profesor obecnie pracuje? Pracuję ciężko, odpowiadając na pytania studiów filozoficznych. Panie profesorze, pragnę bardzo podziękować za rozmowę. Wielkim życzeniem nas wszystkich w redakcji jest kontynuowanie z panem profesorem takich właśnie rozmów. Chcielibyśmy znów powrócić w tej formie do wielkich problemów filozofii, sztuki do spraw dobra, piękna szczęścia, tworzenia i poznawania. Dziękujemy za inspiracje i wartości intelektualne powstałe w kontakcie z naukowym dorobkiem pana profesora, będącym wspólnym dobrem całej polskiej historii filozofii, estetyki, teorii sztuki i aksjologii. Dziękujemy bardzo. Podcast powstał w ramach projektu CAPHE, Communities and Artistic Participation in Hybrid Environment polskiego towarzystwa estetycznego, realizowanego według umowy grantowej Horyzont Europa numer 10 10 86 391.